Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym naszym spotkaniu, na naszym spotkaniu live na Facebooku z cyklu O gustach się dyskutuje. Później te nasze spotkania możecie też już w postaci takiej zbiorczej biblioteki odnaleźć na naszym kanale na platformie YouTube. Tam też pod tym samym hasłem O gustach się dyskutuje od pierwszego odcinka zgromadzone wszystkie rozmowy. A dzisiaj spotykamy się z powodu książki, a tak naprawdę wywiadu rzeki, którą przeprowadził, wywiadu, który przeprowadził Adam Mazur z Andrzejem Osenką. Andrzej Osenka jest najwybitniejszy i chyba najbardziej kontrowersyjny krytyk polskiej sztuki okresu odpowojennego do w zasadzie połowy lat 2000. Później na emeryturze już był mniej aktywny, ale też dalej publikował. Andrzej Osenka, który niestety zmarł 1 maja, stąd też to nasze spotkanie dzisiejsze jest trochę też wspomnieniem o naprawdę nietuzinkowej osobowości krytyka, także krytyka, który pisał do wszystkich, ponieważ był przede wszystkim dziennikarzem. Ma na koncie również kilkanaście publikacji książkowych, o których za chwilę. Natomiast był dziennikarzem, czyli komunikował się z masowym odbiorcą. To były czasy, które może miały mnóstwo wad, ale miały też jedną na pewno zaletę, mianowicie sztuka była obecna na regularnie i dogłębnie na łamach gazet popularnych, w związku z czym szersze grono osób mogło czerpać wiedzę, czy też zastanawiać się, bo te teksty często były polemiczne, zastanawiać się nad tym, co się dzieje we współczesnej plastyce. Dziś mamy to mocno ograniczone. Okazuje się, że takie tematy jak szeroko pojęta kultura, a już szczególnie w ramach tej kultury plastyka, nie są sexy, hot i atrakcyjne dla mediów. Ale stąd takie spotkania jak nasze cotygodniowe, żeby trochę na ten temat porozmawiać, czyli grono zainteresowanych nadal jest, tylko trochę zmieniły się kanały komunikacji. Wróćmy do Andrzeja Osenki i do książki, którą przygotował Adam Mazur. Książka jest sprzed paru dobrych lat, czyli jak zawsze tutaj w naszym cyklu jest to coś, co wyciągam z półki i sprawdzam, czy Państwa po latach zainteresuje. Patrzę szybko, nie zrobiłam tego wcześniej, patrzę szybko i 2011 rok, to jest data wydania. Książeczka wydana w tym formacie bardzo takim sympatycznym w wydawnictwie 40 tysięcy malarzy. Książka Wywiad niemała, przeprowadzona przez Adama Mazura, jednego z najciekawszych, o, no już nie powiem młodego pokolenia, średniego pokolenia, jesteśmy w podobnym wieku tak naprawdę, jednego z najciekawszych polskich krytyków i kuratorów, przede wszystkim kuratorów, głównie śledzącego tematykę związaną z fotografią, ale szeroko pojętymi sztukami wizualnymi, także wieloletniego kuratora wystaw w Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski w Warszawie, obecnie redaktora magazynu Szum i związanego z warszawską ASP. Osoby, która w sposób bardzo wnikliwy potrafi prowadzić rozmowy czy analizować treści. W takim samym stopniu widać to na przygotowywanych przez Adama Mazura wystawach od początku, od idei do zawartości treściowej, jak i poprzez to, w jaki sposób pisze narrację publikacji, a w tym przypadku w jaki sposób rozmawia. Ten wywiad cechuje, tak naprawdę cechują dwie rzeczy. Przede wszystkim ogromny szacunek między rozmówcami. To jest też taki zabieg, który czasami się usuwa w tego typu publikacjach. Bardzo trochę, to znaczy bardzo polski zabieg, czyli tak zwane panowanie. Adam Mazur z Andrzejem Osęgą jest na pan. To pokazuje pewien dystans pokoleniowy, ale właśnie też jest oznaką szacunku i paradoksalnie to się dobrze w tej konwencji stylistycznej czyta. Druga kwestia, żadna ze stron nie unika trudnych, niewygodnych pytań, które często wymagają wielopoziomowych, takich
mających wiele, wiele odnośników, wiele dygresji, odpowiedzi. Zarówno Adam Mazur stawia takie trudne pytania, jak i Osenka nie próbuje zbyć, czy jakoś się wykręcić od odpowiedzi. To te dwa powody, dla którego, zwłaszcza ten ostatni, dla którego ta książka jest bardzo, bardzo warta przeczytania. Andrzej Osenka to osoba, która jest absolutnie był krytykiem absolutnie nietuzinkowym. Aktywnie działał no, ponad 50 lat jako człowiek pióra. To też powoduje, że to osoba, która działała w panoramie kilku historycznych epok tak naprawdę z wielką historią w tle. Trzeba bardzo świadomie podejść do tego tła historycznego i świadomości, w jakich czasach Osence przyszło pisać, żeby zrozumieć, kiedy te treści musiały być tylko półsłówkami, a kiedy młody jeszcze człowiek gdzieś się dał uwieść władzy, po czym wykonał słuszną woltę i przez lata Andrzej Osenka był związany z kulturą niezależną, był związany z Solidarnością, potem już w tak zwanej wolnej Polsce pisał na łamach Gazety Wyborczej, ale wcześniej publikował pod pseudonimem Paweł Morga w paryskiej Kulturze, w związku z czym jakby był krytykiem niezależnym, można to powiedzieć z pełnym szacunkiem, niemniej jednak ograniczonym rzeczywistością historyczną. Był też krytykiem, który w swoich wyborach był bardzo masło maślane, ale bardzo krytyczny i mocno konserwatywny. To są te punkty styku, starcia nawet pomiędzy nim a Adamem a Mazurem. Mazur doskonale wyłapuje te momenty nie do końca pewnej wiary Osenki w nowoczesność, tego nienamaszczania trendów, które mogły się wydawać tylko i wyłącznie biciem piany albo chwilową modą. Potem czas zweryfikował, że było z tym różnie. Natomiast dobrym chyba słowem byłoby, że Osenka był krytykiem zachowawczym. Może konserwatywne to nawet złe słowo, ale bardziej zachowawczym. Też no miał, jego kariera miała wiele takich punktów trudnych, politycznie na przykład. Na przykład w 1962 roku przygotował książkę, złożył w wydawnictwie książkę, która nazywała się Spojrzenie na sztukę i dotyczyła diagnozy współczesności, czyli też takiej sytuacji, która no, jest symptomatyczna dla krytyki, czyli opisujesz to, co się dzieje tu i teraz. Możesz się pomylić, twoje wybory nie muszą być do końca trafne, ponieważ są realizowane, pisane absolutnie na gorąco. Jesteś w tej sztuce, która się dzieje dziś. Czy to wytrzyma próbę czasu, czy nie, to jest już kwestia historii, spojrzenia po latach. Natomiast w momencie, kiedy piszesz, bardziej istotne jest to, żeby opisywać nowe zjawiska, pokazywać je, próbować się do nich jakoś ustosunkować, ze świadomością tego, że możesz czasem się zmienić zdanie, że pewne rzeczy się zweryfikują. I w 1962 roku Osenka w Spojrzeniu na sztukę tę diagnozę współczesności przeprowadził. Traf chciał, że w tym samym momencie na temat współczesnej sztuki zajął stanowisko Chruszczow. W efekcie książka trafiła na 2 lata na półkę. 2 lata to jak na pułkowniki komunizmu całkiem niedługo, ponieważ Chruszczow powiedział, że nowe formy w sztuce są przejawem absolutnej zgnilizny i takiej tendencji umizgania się w stosunku do Zachodu. W związku z czym książka się stała nieodpowiednia politycznie w momencie, kiedy miała pójść do druku. Takie trudne momenty to była też wydana przez Osenkę w Arkadach książka, która została zatytułowana Poddanie Arsenału. To oczywiście dotyczyło słynnej wystawy z 1955 roku, wystawy, która od miejsca, w którym była prezentowana, została nazwana Arsenałem, ale tak naprawdę
Książka dotyczyła plastyki polskiej z lat właśnie 55-70, czyli z tego okresu, kiedy który arsenał otworzył i potem te trendy były kontynuowane i też była diagnozą 15-lecia. To nie jest jakiś obszerny okres, żeby móc nabrać takiego solidnego dystansu historycznego. Raczej też się pisze o takich rzeczach niezwykle na gorąco. No i książka spotkała się, zwłaszcza po latach, z dużym oporem środowiska artystycznego. Okazuje się, że nie wszystkie postawione tam tezy dają się obronić. Ale właśnie, Osenka, powtarzam, to był ten krytyk zachowawczy, który starał się nie stracić głowy, nie podążać za bieżącymi trendami, tylko zdawał sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji opisywania sztuki na gorąco, na bieżąco i zostawiał tę przestrzeń dla czytelnika, widza, interpretatora, ale też przestrzeń czasową na to, że z pewnych konkluzji być może przyjdzie mu się wycofać. I z niektórych faktycznie po latach się wycofywał. Ciekawa, ta książka jeszcze jest z takiego powodu anegdotycznego, to znaczy na łamach tej publikacji przewija się cała plejada znanych artystów i znanych postaci w ogóle sceny, zarówno związanej z mediami, jak i związanej z krytyką, czy też no, generalnie osobowości, które Osenka, już mając świadomość też wieloletnich znajomości z tymi ludźmi, omawia często z dość dużą wnikliwością, ale też no, to nie zawsze są takie historie pozytywne. Na łamach książki dużo się dowiemy o Mironie Białoszewskim, o Tadeuszu Kantorze, o Adamie Michniku, o Jerzym Poremskim, w związku z czym tak, to tutaj te bliskie relacje pozwalają też dużo takich cech nieoczywistych, właśnie anegdotycznych, narracyjnych podać, jeżeli chodzi o te postaci. Jest kilka fragmentów takich, których ja nie chcę za dużo Państwu ujawniać, ale jest kilka takich fragmentów, które dla mnie były niezwykle fajne. Mianowicie na przykład opowieść o wystawie Grupy Wprost z 1966 roku, która miała miejsce w Pałacu Sztuki w Krakowie. W ogóle sytuacja miała szansę zaistnieć tylko dlatego, że w Pałacu Sztuki z kalendarium wystaw, z planera wystawowego wypadła jakaś wystawa, się po prostu zrobiło wolne miejsce. To jest tak, że to jest nagroda dla młodych artystów, którzy trzymają rękę na pulsie, czy w ogóle artystów, którzy trzymają rękę na pulsie, bo może się okazać, że w jakiejś galerii właśnie się jakaś przestrzeń wystawiennicza objawi znienacka, bo komuś coś wypadło i wystawa się nie odbywa. Korzystanie z takich okazji to pewna umiejętność. W 1966 roku postanowiła skorzystać z tego Grupa Wprost. Osobą wnioskującym był Jacek Waltoś. W komisji, która akceptowała wystawę do Pałacu Sztuki, na szczęście był Jerzy Nowosielski. Gdyby nie Nowosielski, to tak naprawdę wystawa była zupełnie bez szans, ale Nowosielski postanowił się wychylić, powiedzieć: słuchajcie, to będzie pierwszy raz od bardzo dawna taka prawdziwa, humanistyczna wystawa, zróbmy ją. Wystawa się odbyła, media poświęciły temu sporo uwagi. Osenka nawet opublikował całą rozkładówkę na ten temat i analizę tejże wystawy, po czym wybuchł skandal i okazało się, że jednak interpretacja krytyków sztuki nie jest zgodna do końca z interpretacją polityczną, która uznała, że wystawa no, w ogóle nie miała prawa się odbyć i że w ogóle w ramach tej wystawy czuć smród palonych materacy i to nie jest to, co w sztuce polskiej powinno być pokazywane publiczności. Takich opowieści tutaj znajdziemy więcej. Ja osobiście ostatnio bardzo mocno jestem zainteresowana właśnie sztuką Grupy Wprost i uważam, że to jest bardzo ciekawa formacja, która jeszcze nie zyskała takiego doszacowania na rynku sztuki, mówię teraz w kontekstach komercyjnych też, i że najprawdopodobniej to jest twórczość artystów z Grupy Wprost będzie w tej chwili na rynku bardzo drożej, bo to jest czas, w którym
odkrywamy na nowo to malarstwo i tą też koncepcję i potrafimy się już nieco bardziej zdystansować do dość gorących, może inaczej, bardzo zaangażowanych kreacji artystów, które powstawały w latach 70. i w końcówce lat 60. i w latach 70. i 80. Osenka tutaj na przykład też jest pytany przez Mazura o takie istotne momenty w historii, na przykład jak po latach ocenia pan transformację lat 90. I ta odpowiedź, tutaj Adam Mazur prosi, żeby to określił Andrzej Osenka jednym słowem. Osenka odpowiada: nie da się jednym słowem, bo w ciągu ostatnich 20 lat miało miejsce nieskończenie dużo wydarzeń. Polityczna szamotanina, populizm, cwaniactwo, knajactwo, niekompetencja. Z drugiej strony na 1000 powodów ujawniła się siła społeczeństwa obywatelskiego. Powstały organizacje pozarządowe, takie jak powiedzmy Fundacja Batorego czy Stowarzyszenie Klon Jawor. To są nie nadspodziewane, to się nadspodziewanie udaje. Nie sądziłem, że uda się tak bardzo. W rady robotnicze nie wierzyłem nigdy. One nie wychodziły, ale kiedy ludzie skrzykną się po linii nie zakładu pracy, tylko po linii własnych zainteresowań, to mogą zrobić rzeczy nadzwyczajne. Takie także po linii zysku. Proszę sobie wyobrazić, ilu ludzi w ciągu tych 20 lat podjęło rozmaite inicjatywy, żeby zarobić pieniądze. Eksplozja nastąpiła po 89 roku, ale to wszystko próbowano robić już w stanie wojennym. Andrzej Osenka miał bardzo szerokie podejście i oglądał, patrzył nie tylko na sztukę, patrzył bardzo wnikliwie na przemiany społeczne, właśnie na to, ten tygiel zadziewania się społeczeństwa obywatelskiego. Był taką właśnie humanistyczną osobą, takim człowiekiem bardzo głęboko zainteresowanym tym wszystkim, co się dzieje wokół niego. I jako zjawisk, patrząc i na zjawiska, i na osoby, bo też był osobą lojalną, osobą, która potrafiła nawiązywać wielodekadowe wręcz przyjaźnie. I też miał na uwadze zawsze artystów, to znaczy nie był tym typem krytyka, który oddziela artystę od dzieła, analizując wyłącznie samo dzieło. Chciałabym tutaj jeszcze posłużyć się jednym cytatem. Cytatem, który jakby pretekstem do tego jest sytuacja z przełomu lat 70. i 80., kiedy na jednym ze spotkań takich paneli krytyków i artystów wystąpił Przemysław Kwiek, który jakby zapostulował, aby na tym spotkaniu także pojawili się przedstawiciele władzy, co tak też się stało. I no, nie były to, były to burzliwe dyskusje, gdzieś też ocierające się o takie właśnie zwalczanie czy wręcz donos. I po tym wszystkim Osenka przygotował taki tekst, który nazwał Prywatna Rada dla Młodego Artysty. Odwaliła go cenzura, ale potem wywalczył publikację i w tym tekście między innymi padły takie słowa, które moim zdaniem nadal są niezwykle aktualne i dlatego uważam, że warto ten cytat przytoczyć. Młodzi artyści, mówi do was stary krytyk. Wiem, że słuchacie tego, co mówię, jak bajki o żelaznym wilku, że czekacie, aż przyjdzie ktoś inny i z wami porozmawia w sposób kompetentny, ale jedno mogę wam powiedzieć, trzymajcie się razem, nie dajcie się rozbić jako środowisko i pokolenie. Bo moje pokolenie dało się rozbić, dało się wziąć na rozmaite typy nagrody i posady w instytucjach i przestało istnieć. Może wam uda się uniknąć tego losu. To jest dalej cytat bardzo aktualny, kiedy pomyślimy o tym, jak istotne dla wielu artystów są rozmaite posadki, kiedy być może bardziej powinna być istotna właśnie twórczość i ta jedność środowiskowa. To jest cytat, który odnosi się do artystów, ale tak naprawdę jak popatrzę na rynek sztuki, na nas marszandów, art advisorów, galerzystów, właścicieli domów aukcyjnych i to, co się w tej chwili dzieje chociażby w prawie, w związku z naszą branżą,
To tak patrzę, że te słowa Osenki są niesamowicie aktualne, może nie dajmy się rozbić. Takich odniesień znajdziecie Państwo w tej książce dużo, dużo więcej. Bardzo polecam wywiad z nieżyjącym już Andrzejem Osenką, wywiad przeprowadzony przez Adama Mazura, książka, którą czyta się absolutnie pasjonująco i myślę, że takich publikacji powinno powstać więcej, że tu jest wielu jeszcze, może nie jest to jakaś nie wiadomo jaka liczba, ale jednak jest wielu jeszcze krytyków czy galerzystów, którzy tworzyli rynek sztuki w Polsce i mogą, żyją jeszcze. Możemy czerpać z ich wspomnień, z ich wiedzy, z ich analiz, a bardzo często nikt z nimi nie rozmawia. Ci ludzie odchodzą. I to jest taka żałość, która mi towarzyszy przy dzisiejszym naszym spotkaniu. Natomiast tym bardziej uważam, że to jest bardzo cenna pozycja i polecam każdemu, i miłośnikom sztuki, i kolekcjonerom, i pracownikom, nazwijmy to tak, szeroko pojętej sceny artystycznej, kuratorom czy marszandom, i polecam też artystom, bo tutaj jest bardzo, bardzo dużo ciekawych treści, nawet jeżeli nie ze wszystkimi się zgadzamy. Bardzo dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. I mam nadzieję, że spotkamy się o tej samej porze za tydzień. Do widzenia.